biggie bong. Podobno ktoś gdzieś raz widział Biedronkę, która jedną kropkę ma i krowę jak ptak, co lata nad łąką i zakochana patrzy dal. Oczywiście ktoś im zrobił żart. To skrzat, to był mały polny skrzat. Rozrabia co dzień, co noc, tak już ma. To skrzat, wesoły by za ty skrzat. Słodny hałas, bolą uszy, zając czarną uciec musiał. Wszędzie trawa podmieciona, tu papier, ta puszka wrzucona. Czy widzieć, nie wiedzieć, że się nie krzywdzi w lesie, że nie rzuca się śmieci? Co za dzieci, co za dzieci. Jak teraz wygląda teraz? Nie wolno krzyczeć w lesie. Mogłaby osika ze strachu dostać psika. A ten zając maleńki zbudzony w środku snu mógłby się jeszcze zgłosić na ludzki słów. Musimy dbać o nasze środowisko naturalne, o lasy, wodę, zielone łąki, powietrze, całą naszą ziemię. Proszę, ratuj się kto może, uciekajcie w nogi! Cóż się dzieje, mówże jasno, spokojnie mój drogi. Jak spokojnie być ja mogę, jak widziałam takie rzeczy, że na głowie pióra stają, a wszystkie mówiły dzieci. Jak to dzieci? Co ty pleciesz? Przecież to istoty miłe. Może miłe, ale nie te, co po lesie dziś chodziły. Najpierw kwiatki pozrywały, które później wyrzuciły. Potem na mym ulubionym drzewie jakieś znaki może bryły. O gałęzie słusznie wspomnę, co je wszystkie połamały. No i my, co z tym było? W siebie mnie rzucały, wyrywają całe kępy, niszcząc grzyby, runo całe, te dzieciny miłe. Rety, co on opowiada? Trzeba coś temu zaradzić, problem to nie lada. Koniec z nami, bieda, bieda, uciekajcie z lasu. O nic mnie już nie pytajcie, szkoda na to czasu. Na ratunek przygód to czas. W tej rakiecie będźmy pośród gwiazd. Kosmos woła nas, gwiezdna mapa nam dziś wskazuje już kierunek. Lećmy więc tam, ta planeta potrzebuje nas. Obrany już kurs i każdy z nas kosmiczny tu zadanie ma. Co czeka tam wśród tylu gwiazd? Wszechświat woła nas. Planety w tej magiczny blask widzimy je. Gdzie my jesteśmy? Czyżbyśmy wreszcie dotarli na Ziemię? Nie wiem. Skąd jak to się zbawę? Nic z tego. Jesteśmy chyba poza zasięgiem naszej stacji. Mój kontaktor nie działa. Sprawdzę wszystko w czytniku informacji. Nie ma dziennika. Musieliśmy go zgubić w trakcie lądowania. Trudno. Sami musimy przypomnieć sobie, jak wygląda powierzchnia Ziemi. Powinniśmy dotrzeć do lasu. Zgadza się? Do lasu, do lasu. Wytęż swój twardy dysk i przypomnij sobie, skoro jesteś taki turbomato, że zgubiłeś czytnik. Uważaj, bo ci się łącza z falą. Las to zbiorowisko roślin. Rosną nim drzewa, krzewy, zioła i mchy. Żyją w nim także zwierzęta. Zgadza się? Wszystko się zgadza, jesteśmy w lesie. Masz rację. Poznawaliśmy las na zajęciach z turystyki międzyplanetarnej. To są drzewa, to krzewy, to kwitną kwiaty, a tu mchy. Lecz
co tu robią te dziwne przedmioty. Nie było o nich słowa w czytniku informacji, ani na kurtach informacji międzyplanetarnej. I gdzie są te zwierzęta, które zamieszkują las? Kim jesteście, dziwne stwory, i co tu robicie? Nie róbcie nam krzywdy. Jesteśmy przybyszami z odległej planety. Przybyliśmy tu w tajnej i ważnej misji. Czy ty może jesteś zwierzątkiem? O nie, on nie jest zwierzątkiem. On jest wielkim zwierzęciem. Ja jestem zwierzątkiem. Wszyscy tu jesteśmy zwierzętami. Po co przyjeździliście do naszego lasu i do okolicy Sokoła Podlaskiego? Dlaczego wybraliście akurat tę stronę? Mamy do wykonania bardzo ważne zadanie. Nasz kochany przyjaciel jest bardzo chory. Leczyli go najlepsi roboczo-lekarze. Przeszedł już wiele skomplikowanych zabiegów. Przyjmował tylko mikstury. I nic, żadnej poprawy. Bardzo go kochamy. Nie chcemy, aby podążył wieczną otchłań międzyplanetarną. W końcu nasz elektrodyskoznawor wyszukał w kosmicznym archiwum informacji, iż na Ziemi istnieją niezwykłe rośliny, które leczą. Mikstura sporządzona z tych roślin w połączeniu z naszymi kosmicznymi pyłami na pewno pomogłaby naszemu przyjacielowi. Nasz elektrodyskoznawor polecił odszukać nam rosnące w lasach i na łąkach ziele dziurawca, liście pokrzywy i kwiaty lipy. Czy pomożecie nam je znaleźć? To bardzo wzruszające. Jesteście prawdziwymi przyjaciółmi. Niestety nie możemy wam pomóc. Te cudowne rośliny, które kiedyś używano jako lekarstwa, nie rosną już na łąkach i w lasach. Nie rosną? Jak to? Po prostu. Kiedyś lasy były pełne zielonych drzew, pięknych pachnących kwiatów i ziół, które były lekarstwem na wszystkie choroby. Niestety, ludzie zaczęli panoszyć się po ziemi, wyrzucając na łąki i do lasu śmieci, opakowania po różnych produktach, butelki, puszki, a nawet trujące substancje. Zobaczcie, jak to tu wygląda. Rośliny usychają, wkrótce pewnie wszystkie wyginą, ptaki nie śpiewają. Zwierzętom brak świeżego powietrza i pożywienia. Coraz częściej chorują. Niedawno zmarły trzy małe zajączki, bo zjadły pędy roślinek zatrutych wylaną przez ludzi substancją. Jeżykom wypadają końce, a niszą linie futro. Ludzie zupełnie nie dbają o przyrodę. A co to jest przyroda? Inaczej las? To proste. To drzewa i kwiaty, i liście, i woda. Motyl nad łąką, biała stokrotka. Przyroda jest wokół, wszędzie ją spotkasz. Ptak rozśpiewany, gadający świerszcze. Skoro nie ma ziół, dla naszego przyjaciela nie ma już ratunku. Odejdzie on nas na zawsze w wieczną otchłań międzyplanetarną. Tak jak wasze zajączki. Chyba słyszę czyjeś kroki. Bong diggy bong. Już tu nie będzie.
jakże mi słabo, głowa mnie boli. W czasie takich dni trudno się oddycha. Tak, to ja, Matka Ziemia. Niegdyś tak wspaniała, że jest najbogata, dziś zniszczona chemią, struta nawozami. Jakby żywić ludzi leśnymi chmurami. Sprawy, że jest tak tragicznie. Sama nie szanuję przyrody, rzucam śmieci i puszki, krzyczę w lesie, nie zastanawiając się, że moje zachowanie może komuś szkodzić. Nie myślałam, że las jest taki ważny. Las daje wam piękne miejsce do odpoczynku. Czyste powietrze bogate w tlen, oczyszcza powietrze ze spalin i żyjących substancji. Macie rację, ale żeby las mógł pomóc kosmitom, to niemożliwe. Przecież oni mają super technikę. Potrafimy śmieci, tutaj nauczymy się sprzątać. Do roboty! Jak tu czysto i pięknie, nawet ptaki radośnie śpiewają. Teraz trzeba poszukać ziół. Przyprowadźcie tu swojego przyjaciela. Już lepiej się mam. Cóż to za okolica? Przecież dobrze ją znam. Lecz nie taka jak przedtem. Wygląda jak ekologiczna stolica. Urządzona ze wspaniałym efektem.
Jaki piękny i czysty jest teraz Sokołów Podlaski. Nawet po bliskim lesie zwierzęta spokojnie drzemią. Źle na świecie dzieje się, jak w koszmarze, jak w złym śnie. Bo choć tłum dorosły wie, zapomina o tym, że prąd i wodę oszczędzać trzeba. Chronić lasy zabytkowe, stare trzeba. Oczyszczać wyziewy i trujące ścieki, by chronić atmosferę, oceany i rzeki. Śmieci sortować i przetwarzać, bo to przecież poważna sprawa. No i dbać o zwierzęta, nasze małe braci, by za ludzkie błędy nie musiały płacić. Za późno, odchodzi w przestrzeń. Co to za piękna muzyka? Nasze kosmiczne turbosy te zapory nie zarównują tym dźwiękom. To ptaki w lesie na ziemi. Przyjacielu, ty jesteś zdrowy. Tak, czuję się coraz lepiej. Mam zioła, znalazłem. Jest pokrzywa i dziurawiec. Tam za wzgórzem kwitnie lipa. Chyba już nie trzeba. Nasz przyjaciel czuje się coraz lepiej. To nasze ptaki go uzdrowiły. Nasz czysty, piękny las. Dziękuję wam z całych naszych płyt głównych, czyli serc. Wracamy na naszą planetę, żeby opowiedzieć o tym cudzie. Zerwane przez zwierzątkę zioła zabierzemy ze sobą. Może pomogą naszym innym chorym. Dbajcie o swoją planetę oraz i całą przyrodę. I o miejsce, w którym mieszkacie. A wasz Sokołów Podlaski mógł cieszyć się czystością i świeżym powietrzem. Jasne, że będziemy dbać o swoją przyrodę. Ale jak to robić? Słyszałam takie słowa, ochrona środowiska. To jakaś sprawa nowa? To co znaczy? Powiedz. Jakby ci to wytłumaczyć? Gdy w lesie nie rzucasz śmieci i nie krzyczysz, strasząc zwierzęta. Gdy zimą ptaki dokarmiasz, pamiętasz? Gdy prowadzisz przed ludźmi młodsze dzieci. Kiedy okno otwierasz na noc, po dobranocy mówisz dobranoc. Nie marudząc do północy. Kiedy sam się co dzień kąpiesz, a na buty z zabawkami często ścierasz kurz. Myślę, że wystarczy już. Jeśli postępujesz tak, doskonały dajesz znak, że bardzo ci jest bliska ochrona środowiska. Chyba wszyscy przekonali się, że należy chronić przyrodę. A dlaczego? To proste. Gdy zabraknie powietrza, wody, roślin na ziemi, zanim ludzkość w pustyni kulę ziemską zamieni, zginą ryby, ptaki, kwiaty, lasy i zioła. Może człowiek, nie niszczcie, jeszcze zdąży zawołać. Bo przyroda ojczysta to skarb droższy od złota, a w niej urok, poezja, piękno, spokój, prostota. Jeszcze w płucach w powietrze, w żyłach krew płynie. Chroni zabytki natury, gdy je zniszczysz, sam zginiesz.